Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchacie 82. odcinka podcastu Słuchaj? Gier. Z Sonikiem dzisiaj będziemy rozmawiać, tak? To odpalamy. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 82. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony, jak zawsze, wasz uśmiechnięty na twarzy, kłania się w pas, wasz wierny samuraj, Mariusz Burkowski. No i mamy również gościa specjalnego, Sonik, przywitaj się. Sonik się wita. Wspaniale. To jest a właśnie... to już zdradziłeś, o czym będzie odcinek. W sumie nie, tytuł już zdradzę. No znaczy, to... tytuł już zdradzę, tak. Ale no, gość specjalny jest oczywiście potrzebny, bo dzisiejszy odcinek jest... No może nie koniecznie o nim, ale... Jest jednym z bohaterów. Jest jednym z bohaterów. Jest jednym z bohaterów. Jeden z ważniejszych bohaterów. Jeden z ważniejszych bohaterów. I na o którym będziemy rozmawiać, tak. Ale zanim do tego dojdzie, tradycyjnie, jak zwykle, trzeba zapytać, co tam słuchałaś ostatnio. Ja może, zanim zacznę mówić, czego ja ostatnio słuchałem, ja bym bardzo serdecznie chciał podziękować za entuzjastyczne przyjęcie naszego nowego formatu podcastu Słuchaj Gier w formie YouTube'owej. Co niektórzy, co mają okazję też na Spotify nas oglądać, bo też jakby już wrzucamy taką możliwość, żeby możecie też oglądać nas na Spotify. Dziękujemy serdecznie za wasze subskrypcje, pozytywne, negatywne komentarze. Ten dzwoneczek bardzo pomaga. No niestety algorytm jest okropny, jeżeli możemy o coś was prosić, to cokolwiek piszcie wam, co się podoba, co wam się nie podoba, no i lajkujcie, dyslajkujcie. Wiem, pewnie słyszycie to na co dzień, jak oglądacie różnego rodzaju programy, ale też bardzo jesteśmy wam wdzięczni za jakiekolwiek wsparcie, bo jeżeli podoba wam się ta formuła, to my z Pawłem ją będziemy kontynuować, rozwijać na wszelkiego rodzaju sposoby. No i mamy nadzieję, że ostatni odcinek z Tytusem też się wam bardzo spodobał. Czego ja ostatnio słuchałem? Czego ja nie słuchałem? Jezus, zaczęło czego, się. Czego ja nie słuchałem? Moi drodzy, ja słuchałem, kurczę, coś pięknego. Mam nadzieję, że przy zbliżeniu będzie to też dobrze widzieć. To jest mistrzostwo. Dokładnie Tenchu soundtrack. Muzyka z pierwszego Tenchu, 1998 rok, z muzyką autorstwa Norieko Asukary. To jest muzyka, która w ogóle ten album za mną chodził latami, ponieważ no, mówimy o ścieżce, która w 98 roku była wydana. Ja wtedy nawet nie myślałem o tym, żeby jeszcze kolekcjonować chyba soundtracki, z tego co ja pamiętam. I kiedy zacząłem kolekcjonować, to szukałem, gdzie można go kupić. Naprawdę było bardzo ciężko dostać ten album. Szczęśliwym trafem szukanie na różnych aukcjach, głównie na Mandarejku, udało mi się znaleźć ten album. Nie będę wam mówił, ile kosztuje, bo to trzeba mieć coś z głową, żeby wydać tyle pieniędzy. Ale ta muzyka to jest piękna esencja tego, jak powinno się też pisać muzykę o tematyce cichych zabójców, ninja, tak? No bo Tenchu to troszeczkę tak pokazuje. To w ogóle jest gra From Software, czyli twórców Dark Soulsów, Amoko. Muzyka przepięknie przeplata się z elementami muzyki feudalnej Japonii, czyli tej folklorowości takiej, powiedzmy, typowo japońskiej, ale dużo jest też takiej muzyki współczesnej, nawiązującej do muzyki filmowej, do filmów akcji. I przez to wydaje mi się, ona jest bardzo wyjątkowa. I powiem szczerze, że chyba kolejne odsłony Tenchu nawet nie startują do tego, co udało się w pierwszej części uzyskać. Ja uważam, że ogólnie dopiero później Onimusha, szczególnie druga część pokazała właśnie to, nawet może lepiej nawet zrobiła to, co, bo to Taro Iwashiro wtedy robił muzykę. Lepiej to, co Tenchu, natomiast Tenchu to jest prawdziwa klasyka, tak więc tutaj jakby zachęcam, jeżeli jesteście takimi zwariowanymi fanami jak ja, muzyki growej zresztą, jak z Pawłem, to trzeba mieć w kolekcji ten. Natomiast ten drugi
album. Ale gdzie się chciało oszukać ten tak. Jezu. Natomiast ten drugi album to jest... Powiem tak, ja nigdy nie byłem fanem Animal Crossing. Nigdy nie byłem. Ty byłeś. Ja byłem. I dalej jesteś. Dalej jest. Moi drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, to jest coś totalnie szalonego, ponieważ pierwszy raz przy współpracy z Columbia Records Nintendo wydało ścieżki dźwiękowe z Animal Crossing New Horizon. Wyszły jakby dwie takie duże, pokaźne kolekcje limitowane, gdzie była cała muzyka, ta taka typowa, ambientowa, no bo tam można sobie powiedzieć szczerze, że tam jest bardzo dużo w Animal Crossing New Horizon jest bardzo dużo ambientowej muzyki i ta muzyka, która się zmieniała zależnie od pory roku, od pory czasu jaka jest. No i też piosenki były, Kaka Slidera. Kaka Slider to jest w ogóle taka trochę fenomen, o którym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Pewnie kiedyś oddzielny odcinek podcastu trzeba byłoby poświęcić na to. A mieliśmy o Animal Crossing, Tak, ale to było bardziej o samym New Horizon, tam wtedy chyba trochę rozmawialiśmy. Muzyka ciszy, muzyka tła wpływa na nastrój. Do czego ja zmierzam? Kaka Slider to jest taki fenomen, bo to jest postać psa, pewnie gdzieś tutaj obrazek wyskoczy. Postać psa, który jest gwiazdą pop albo wszelkiego rodzaju gatunków muzycznych. Nic się nie ogranicza. Za tą postacią stoi kompozytor Kazumi Totaka, który też jest bardzo znany, jeżeli chodzi o inne produkcje, natomiast on stworzył tą postać. No i oprócz tego, że pojawiły się wszelkiego rodzaju kolekcje ścieżek dźwiękowych z Animal Crossing, jeszcze się pojawił winyl. I tu są wyselekcjonowane najbardziej, zresztą jak popatrzycie na te okładki, tak. One trochę nawiązują do rzeczywistych okładek różnych artystów. I tu są wyselekcjonowane piosenki, chyba najbardziej kojarzone z Animal Crossing. Bubblegum, dobra, tak. Już kojarzę. I niektóre naprawdę są tak abstrakcyjne, ale w tej abstrakcyjności jest coś jednak. Jest jakaś wartość dodatnia, a niektóre utwory są przegenialne. Te okładki, te albumy są widoczne w ogóle w samej grze. Tak, w samej grze można sobie na ścianie pomieścić. Ale to i tak jest... Tak. To są wybrane tylko tak. Album, bo tych jest od cholery. Tak więc... Nie wiem, czy ja może to tak oprzę, może się da, może nie spadnie. Tak więc tego ja słuchałem przez najbliższy czas. Paweł, ja powiem tak. Nie? Ja powiem tak. Już nie powiem. Ja wiem co Paweł, Paweł mówił w ostatnim odcinku, ale przypuszczam, że się to w ogóle nie zmieniło. Yakuza? Nie! Nie? Okay, do momentu, aż tego odcinku nie zmontujesz, nie opublikujesz, to pewnie może, ale tylko może już przejdę, no nie? Okej. Okay. Więc to zobaczymy. Będziesz mnie o to pytać za miesiąc, jak będziemy znowu coś nagrywać. A jeśli chodzi o muzykę, której jeszcze słuchałem, powiem tak. Pierwszy album był trochę, nawet nie przypadkiem. No dobra, może trochę przypadkiem, bo algorytmy Facebooka są dziwne. I czasami pokazuje mi posty z różnych znajomych opublikowane o różnych dniach i porach dnia i natrafiłem na post Kaliego z PSX Extreme, który się chwalił, że ma album z muzyką z Wipeouta. Kurde, i ja nie przyniosłem, bo ja mam na winylu. No więc właśnie, ty masz na winylu, a ja znalazłem na Bandcampie, że jest z 2000 z ubiegłego roku, tak. Wersja zremasterowana, tak. Posłuchałem sobie znowu. Filcy sprzedane. Ale prawda, że jest taka nostalgia. Jest potężna nostalgia. Jezu, ja miałem, nie pamiętam, 7-8 lat, kiedy zgrałem. Ale zamknąłem sobie i zapomniałem. Kompozytor. Tak, ale... Brytyjski Tim Wright, on chyba się na... bo to jest jego pseudonim. Jego pseudonim, tak. Tak, ale Tim Wright, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, i odpaliłem sobie ten soundtrack i momentalnie jakbym się cofnął w czasie. Tak, widzisz te statki, w sensie te... takie pojazdy wyścigowe, futurystyczne. I te trasy, po których jeździsz i praktycznie ich nie widzisz, bo nie ma jak. Ale u mnie to na przykład, przepraszam, że ci wejdę słowo, u mnie to było tak, że dla mnie na przykład granie Wipeouta to był pierwszy kontakt z muzyką klubową.
No w sumie, wtedy. Osobiście. Bo jeszcze zanim bo tam też Prodigy był Orbital i kilka chyba innych znanych znanych zespołów ze sceny klubowej brytyjskiej, bo to głównie, bo to jest brytyjska. Psygnosis chyba? On się dziwnie wymawia, tak, wybaczcie jakby co. I pamiętam, że ta muzyka, no to był pierwszy kontakt z muzyką klubową. No bo mówimy o 97 roku. To były początki pierwszego PlayStation tak naprawdę. Nie? No ale ja właśnie, sama, coś jeszcze ewentualnie o samej muzyce do tego Wipeouta, bo to jest remaster, to jest w ogóle zremasterowane na nowo, pierwszy raz wydane chyba w takim formacie winylowym, a na płycie CD jeszcze było, no i wersja cyfrowa na Bandcampa, pewnie pod... Będzie link jak najbardziej, linkiem, bo tak, warto. Tak. Słuchajcie, rzeczywiście to jest to, co Mariusz mówi. Pierwsza taka muzyka klubowa i trudno mi odnaleźć drugi taki sam soundtrack w ogóle do gry wyścigowej. No mamy to Mario Kart, mamy to Gran Turismo i Forza, ale no nie umywa się to. Tak. Jak chcecie posłuchać takiej muzyki, która pompuje adrenalinę, no to jest właśnie to. Drugi album, to jest też trochę zaskoczenie. Okej. Okay. Słuchaj, to jest album, w ogóle kompozytora, o którym będziemy dzisiaj w ogóle mówić, to jest Yuzo Koshiro. Tak. Album do gry The Scheme 21st Century Revival. To jest, słuchaj, to jest dziwne. To jest gra, która została wydana w 1986 roku, jeśli dobrze pamiętam, tylko w Japonii i na platformie PC 88. To jest taki action RPG. Nigdy nie został wydany poza granicami Japonii. I w ubiegłym roku, dobrze pamiętam, tak, w ubiegłym roku Koshiro nawiązał tam współpracę z Lacet Records, z wytwórnią. Brytyjską to tak, jest. Z wytwórnią brytyjską Lacet Records i umówili się na to, że wydadzą album z muzyką do tej gry w wersji i na winyle i na CD. I mam takie, co? Znaczy, Lacet Records w ogóle jest znany z tego, że wydaje i nie tylko muzykę, ale również same gry, które zostały wydane jakieś pierdolne lat temu. I to mnie trochę zaskoczyło, ale posłuchałem sobie tej muzyki. Słuchasz tam Koshiro. Słuchasz tam jego zabawę z chiptunami. Ja bym chciał, żeby on naprawdę dużo więcej pisał, bo to jest takie... On jest troszkę niewykorzystany potencjał. On jest trochę zamknięty w jakimś klamrze, że on... On nie ma dobrego PR-u. W sensie nie ma kogoś, kto by go chyba wypromował na zachód. Też, ale on tworzy muzykę do gier, jasne, ale tworzy jej trochę mniej niż taką, którą robi dla siebie, dla hobby. Pamiętasz Street of Rage 4, jak on tam ja pamiętam, z całym szacunkiem dla Oliviera Derivier. Kawał odrobił lekcję wtedy, jak napisał, bo on był głównym kompozytorem. Tam była też Yoko Shimomura, właśnie był Yuzo Koshiro. Wszyscy święci, tak. No, wszyscy święci byli. Ale z całym szacunkiem, jak ja usłyszałem temat przewodni w menu Yuzo Koshiro... Już wiesz. To ja po prostu wiedziałem, że w momencie, kiedy... No bo po prostu zabrakło więcej go, za mało go było w samej grze i żałuję, że on nie był tym głównym kompozytorem. Nie będę mówił, rzeczywiście, no, fajnie by było. Ja wątpię, on nie jest jakimś, strzelam, nie jest jakimś drogim kompozytorem, żeby nie było stać na to, żeby on więcej muzyki napisał. Ale też kwestia chyba też tego, że Koshiro nie gwiazdorzy. Bo nie było. Nie znam go personalnie, ciężko mi ocenić. Śledzę go na Twitterze, czy X Twitterze i jest bardzo specyficzną osobą. Bardzo. Na pewno nie pcha się przed kamerę. Nie ma parcia na szkło. Właśnie, nie ma parcia na szkło, nie ma parcia na szkło i jakoś chyba mu nie zależy tak specjalnie na tym. No, ale tworzy cały czas. No, nie? Tak. No faktem, że cały czas trzyma się tego jednego cholernego chipu, o którym też będziemy dzisiaj mówić. Ale kurczę, no fajnie by było, gdyby coś jeszcze takiego naszego stworzył. No, patrzę na jego dyskografię i widzę, że on tworzy muzykę do gier, ale no nie tworzy jej dużo. I jestem no zły. Co żałujemy z tego... Strasznie jestem wkurzony z tego powodu. Mariusz,
Przechodzimy do tematu głównego. Ja zacieram rączki dla tych, którzy nie oglądają nas na YouTubie, to ja zacieram rączki, Pawle. Dobra. Ja bardzo się ucieszyłem w ogóle, jak ten temat zaproponowałeś. Bo Sega Mega Drive, Sega Genesis jest bardzo mi bliska. Jest tobie bliska, okej, okay, dobra. Tak. Najpierw króciutko background, bo mówiliśmy o Sega Mega Drive, również o Super Nintendo Entertainment System, tak w kontekście tych wojen konsolowych, między jedną a drugą... Muzycznych takich muzycznych, wojen. Tak, również, między jedną a drugą platformą. I przyszło mi coś takiego do głowy, że w sumie tak za bardzo o konsoli Segi nie mówimy za dużo. Że bardzo dużo mówimy o grach właśnie na konsole Nintendo. Od Nintendo ogólnie. No bo jakby nie patrzeć, Nintendo do dzisiaj wydaje swoje konsole, do dzisiaj wydaje swoje gry. Sega głównie zajmuje się wydawnictwem, a tworzeniem gier zajmują się inne studia, tak? Tam Sonic Team czy Ryuga Gotoku. I pomyślałem, że możemy dzisiaj troszkę powiedzieć więcej o Sega Mega Drive, konsoli, która zrobiła duży szum w branży gier wideo, która zdobyła ogromną popularność i dalej jest bardzo popularna. I tak jak ty mówisz, że dla ciebie ta konsola jest, przepraszam, dla ciebie jest ona bliska. Tak, bliska, znaczy bym powiedział porównywalnie bliska jak Sony PlayStation, bym powiedział. Kurczę to. Bo to Sega Mega Drive miałem wcześniej niż PlayStation. To był 90, żeby ciebie nie skłamać, albo 94, albo 95, bo konsola oczywiście już wtedy dawno już tam panowała w Japonii, później w Stanach Zjednoczonych, ale tata, pamiętam, że przyniósł nasz ojciec mojemu bratu i mnie właśnie przyniósł do domu konsolę z Sonikiem the Hedgehog. I żeby była jasność, konsola była oryginalna i Japan, bo były podróbki w Polsce wtedy, ale dużo osób po prostu nie rozpoznawało. I pamiętam, że no, że właśnie przyniósł i ktoś, co grał wcześniej na Pegasusie, na NES-ie, Atari, Commodore, bo też ja miałem Commodore 64 i no to był taki skok, tak jakby kiedyś skok między PlayStation 1 a PlayStation 2, ale muzyczny. To było słychać, to było ewidentnie słychać, kompletnie inny coś świat. Coś innego, tak. Zupełnie znaczy, inny świat. U mnie historia z Sega, ja chyba też o tym kiedyś mówiłem, u mnie zaczęła się tak naprawdę od Sega Dreamcast, tak? Czyli tak. Ta już kolejna no, generacja to miałeś konsol. Szczęście, że Dreamcasta. Ja niestety przeoczyłem. No więc właśnie, ale u mnie to wyglądało tak, że był, jeśli chodzi o konsolę, to był Pegasus, później było PlayStation, a później było tam PlayStation 2, tam Dreamcast i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle nie miałem świadomości, że istnieje sobie coś takiego jak Sega. Cały czas kiedyś napisałem o tym na Twitterze, że chciałbym zrobić właśnie taką nitkę tego, jak wyglądała moja historia z Segą generalnie, bo od kilku lat odkrywam te ich konsole na nowo. Tak, Sega Mega Drive, no mam teraz... Mini Sega Mega Drive masz? Jeszcze nie właśnie, ale okay. chcę mieć. Bo teraz ty masz NES-a i SNES-a masz chyba, tak? Czy tylko SNES-a masz mini? Mam SNES-a tylko mini. Okay. Mam tylko SNES-a mini, ale właśnie jeśli chodzi o Sega Genesis, no to teraz ogrywam sobie te tytuły, które są w abonamencie Nintendo. Wcześniej ogrywałem na emulatorze, bądźmy szczerzy. A na przykład Sega Master System, czyli ta wcześniejsza generacja, w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, no nie? O Sega Mega Drive dowiedziałem się, że istnieje, ale tak... Okej, okay. Ale przejdźmy jakby do... Właśnie, ale... Tematu. Właśnie dlatego. I tak... Zafascynowała mnie w ogóle historia Sega Mega Drive, w ogóle tej konsoli. Zobaczyłem sobie na jej gry i to jest coś, co naprawdę jest warte do przerobienia, do opowiedzenia, bo to jest pierwsza tak naprawdę konsola, która rzuciła rękawice Nintendo i była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bliska tego, żeby Nintendo dać po dupie. I to może nie wypchnąć z rynku? Nie wypchnąć, ale przebić, tak? Ale przebić sprzedażowo. Tak w dużym skrócie, a to może później powiem o tym. Krótka historia Sega Mega Drive. Konsola ukazała się na rynku w Japonii w 1988 roku. W Ameryce Północnej w 89. Natomiast u nas w Europie pojawił się w 90. To jest w ogóle kolejny raz. W Europie i głównie to przypuszczam w Niemczech chyba.
Jeśli była popularna. I chyba trochę w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania na pewno. A najzabawniejsze, że do dzisiaj, dosłownie taka mała dygresja, w Brazylii. Tak. To jest fenomen. Ale to tylko wynika z tego, że tam jest problem z... Oni mają te blokady jakieś handlowe, że tak. Tam chyba nawet nie można kupić ani Nintendo, ani Sony konsol. I tam chyba tylko była Sega Mega Drive. Tak. Dostępna ta konsola. I w sumie do dzisiaj jest. I do dzisiaj jest. Co ludzie wyprawiają? Ludzie tworzą gry dalej na Sega Mega Drive, Sega Genesis, tak? No więc właśnie, mamy do czynienia z konsolą 16-bitową Segi, która wyszła na rynek, no i podjęto rękawice z Nintendo. W sumie, jeśli chodzi o 16-bitowe konsole, to najpierw została zaprezentowana, to jest warte odnotowania, to trzeba odnotować, że najpierw pierwszą taką 16-bitową konsolą było PC Engine, u nas znane bardziej jako TurboGrafx-16, a później dopiero była Mega Drive. No i na końcu wyszedł SNES. No i dlaczego to jest takie bardzo ważne i istotne? Ponieważ Nintendo było dominującą konsolą tak naprawdę na rynku, zwłaszcza amerykańskim, po tym wielkim krachu gier wideo. Później wyszło Nintendo Entertainment System, które pokazało, że można stworzyć fajną konsolę. 1985. Tak, można stworzyć fajną konsolę, równie oryginalne gry, bo ten kryzys gier wideo polegał na tym, że było mnóstwo innych konsol, ale tworzone były praktycznie te same gry i no, takiej raczej gównianej jakości. A tutaj wychodzi NES i pokazuje, no, to możemy zrobić inaczej. No Sega próbowała ze swoim Sega Master System, ale poległ srodze bardzo. No i wyszedł Sega Mega Drive, Sega Genesis w Ameryce Północnej. No i Sega of America, to jest ważne. Sega of America chciało... walczyło z Nintendo na swoim terenie pod kątem takim marketingowym. Tutaj już mieliśmy taką potężną wojenkę. To było starcie tego Rockiego z Apollo Creed. To można powiedzieć w ten sposób. Wtedy Nintendo miało chyba 90% rynku amerykańskiego, Sega miała 10%. Mhm. To tak, żeby zobrazować, no nie? Więc tak w piku tej wojny między Nintendo a Sega, stosunek wyglądał tak, że Sega miała chyba 60%, a Nintendo 40%. Mhm. A to wynikało z tego, że Sega Ameryka postawiło na taką brutalną walkę marketingową z Nintendo, czyli te wszystkie reklamy, pokazywanie, że Nintendo to są gry dla dzieci. Jasne. Tak naprawdę, a Sega stawia na troszkę starszego odbiorcę, który wymaga troszkę więcej i potrzebuje troszkę innych gier niż to, co pojawia się na Nintendo, tak? Także mieliśmy dużo, bardzo dużo właśnie na konsoli Sega było bardzo dużo gier akcji. No i gier sportowych. Okay. I tak naprawdę to były takie dwa gatunki, które sprawiły, że Amerykanie spojrzeli na Genesis i powiedzieli, kurczę, to jest moja konsola. No nie? Znaczy jest ciekawa historia, bo na Netflixie jest taki seria dokumentów i tam jeden z odcinków jest o Insert Coins, tak. Jeśli chcecie taką wersję bardzo skróconą, to jest właśnie Insert Coin, właśnie ten jest jeden odcinek, ale ja z całego serca polecam książkę Wojny Konsolowe, bo to jest cała historia, jak Tom Kaliński przychodzi do Sega America i powiedział, wiecie co, będę to robił po swojemu. No, wziął taki spychacz i... Tak, o Jezus, bo miał kłody pod nogi. Sega of Japan, czyli ta główna siedziba, rzucała mu kłody ale pod nogi. Ale z Japończykami nic się nie zmieniło. Dalej niestety jest takie... Znaczy, z jednej strony rozumiem, bo oni jakby dbają o tą swoją wizerunek, tak? Ale dużo jest niestety w niektórych warstwach takiej skostniałości. Bardzo skostniałe, tak. Skostniałe takie podejście do wszystkiego w sumie. Jak pierwszy raz usłyszeli o pomyśle Kalińskiego, żeby pójść na ostro Nintendo, to mieli takie, nie chcemy czegoś takiego robić. Nie? No i zauważyli, że Sega of America zdobywa ten sukces, jeśli chodzi o tę konsolę. No Japończycy nie byli z tego oczywiście faktu zadowoleni i później już historia tak naprawdę. Też jest ważne, bo czy się zastanawiacie, kurczę, podcast o muzyce do gier, a my trochę rozmawiamy o samych konsolach, o samych tych firmach, ale też musicie sobie zdać z tego sprawę, czy jest, no, wydaje mi się, że musimy zbudować też jakiś fundament
pod to, co dzisiaj będziemy rozmawiać, bo to jest też bardzo jakby ważne, mi się wydaje, że to jest taki istotny element. Tak, ważnym istotnym elementem jest to, że Sega Genesis, przepraszam, Sega Mega Drive, będę używał europejskiej nazwy jak człowiek, bo dlaczego nie nazywa się Sega Mega Drive w Ameryce? Bo tam mieli problem z zarejestrowaniem nazwy. I dlatego Sega Genesis jest w Ameryce, a prawilna nazwa, czyli Mega Drive, jest tylko w Europie i w Japonii. Dlaczego chcemy powiedzieć o tej konsoli? Ponieważ wszyscy, w sumie ludzie zauważyli, że po pierwsze jest to pierwsza 16-bitowa konsola od dużej firmy, bo TurboGrafx to był taki... Ale jeśli, jak poszła informacja, że Sega wydaje swoją własną konsolę, no to już był jakiś tam event, no nie? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że postawili na naprawdę mocne bebechy. Że konsola pod kątem technologicznym, no, była naprawdę czymś istotnym i to było widać, zwłaszcza po grafice. Ja to mówiłem w przypadku któryś z poprzednich odsłon naszego odcinka, że gry, które były wydawane jednocześnie i na SNES-a, i na Mega Drive, niektóre wyglądały zdecydowanie lepiej na Mega Drive'ie. Oj tak, konsola była zdecydowanie chyba... znaczy ja już teraz nie pamiętam parametrów, jeżeli chodzi o techniczne, ale wydaje mi się, że Sega Mega Drive była odrobinę silniejsza. Była odrobinkę silniejsza. Od SNES-a. Można było... Ale przepraszam, że ci wiedzę znowu słowo. Wydaje mi się, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nie chodzi o to, że... czego dobitnym przykładem jest Switch teraz, tak? Nie trzeba... mieć nie wiadomo jak mocny sprzęt, trzeba umieć wycisnąć z tego sprzętu. Tak. I mi się wydaje, że mimo tego, że SNES miał tam jakieś ubytki w porównaniu do Sega Mega Drive, to deweloperzy potrafili, znali bardzo dobrze architekturę konsoli. Znali bardzo dobrze architekturę konsoli, potrafili ją wykorzystać i taki dobitny przykład, różnica między Aladdinem, między SNES-em a Genesis. Ludzie, jak wspominają o tych grach, to zawsze wybierają Genesis, Mega Drive'a. Tak. Bo naprawdę była fenomenalna. No. Tak? Ja jestem wielkim fanem tej gry. Ale nie tylko. Właśnie gry sportowe, właśnie gry akcji, czyli coś, czego na SNES-ie tak naprawdę raczej nie było dużo, no nie? Jeśli mówisz o SNES-ie, to głównie, wiesz, japońskie RPG i Nintendo, no nie? Ale pozostałą tę część rynku zabierał Genesis. Ale grafika to nie wszystko, bo również mamy muzykę, dźwięki. 16-bitowa konsola Segi miała dwa chipy muzyczne. Tak. Jeden z nich nazywał się Texas Instrument, uwaga, tu będzie teraz numer, SN76489 i on odpowiadał głównie za efekty dźwiękowe. Także nim będziemy się tak zajmować tak w mniejszym stopniu. Najważniejszy był chip Yamaha YM 2612. Z chip, który miał... teraz dane techniczne, 6 kanałów stereo do przetwarzania sygnału cyfrowego oraz jeden kanał PCM, czyli Pulse Code Modulation, i to od niego zależało to, jak konsola będzie brzmiała. I dzięki właśnie tym dwóm chipom konsola stała się takim jedną z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszą konsolą, która wdrożyła modulację częstotliwości. To jest jedna rzecz, a druga, też ważna, że była cholernie trudna do opanowania przez kompozytorów, naprawdę. No tak, no bo nagle się okazało to, co rozmawiali, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku z Tytusem, że mieliśmy te ograniczenia, a tu się okazuje, że mamy sprzęt, który kompletnie zwalnia pewne blokady, udostępnia więcej pamięci, udostępnia więcej jakby możliwości. Ale z drugiej strony wyprzedzał technologicznie czasy, ale też właśnie z tego względu był trudniejszy do opanowania przez kompozytorów, tak? Tam kompozytor od Sonika. Kompozytorzy musieli być czasami architektami. Mam takie wrażenie. To nawet nie chodziło o kreatywność, czy jak co potrafisz, tylko jednak takie myślenie bardziej matematyczne powiedzieć. Muzyka to jest matematyka, no powiedzmy sobie szczerze, tak? Matematyka i fizyka. To nie jest żadna nowość. No i Masato Yakamura, czyli twórca soundtracku do Sonika, mówił, że tworzenie muzyki do tego to była trochę droga przez mordęka. Mękę. Tak, bo zacytuję może, mam przed sobą cytat.
Dziś wystarczy, że wyślesz dane e-mailem, lecz wtedy musiałem nagrać wszystko na kasetę. Później inżynier dźwięku przesłuchiwał moje nagranie i implementował je do gry. Następnie przesyłał mi chip z grą, by mógł przesłuchać i sprawdzić moją muzykę. Dziś nie jest to nie do pomyślenia, ale wtedy musieliśmy tak robić w kółko, aż do stworzenia finalnego produktu. Były również takie osoby, które osobno nagrywały sam dźwięk, wysyłali do firmy i powiedzieli, okej, musicie to wszystko połączyć w taki sposób. Strasznie pierdolnik, niesamowity. Ale udało się. Nieco to dzisiaj internet. Nie to dzisiaj. Wrzucasz do folderu i... Działa, jest. I to jest najważniejsze. Co chciałem powiedzieć? Aha. Więc tak wyglądały te kwestie techniczne. Ten chip, żeby było zabawniej, jest do dzisiaj wykorzystywany przez scenę homebrew, ale też przez nowicjuszy kompozytorów, ale również profesjonalistów. Nawet niektórych retro, teraz jakieś gra niezależne dalej. Oj, się tak, nawet do dzisiaj. Pamiętasz, jak wysyłałem ci też jakiś czas temu, niestety, wybaczcie za brak informacji, ewentualnie zamieszczę to pod opisem na YouTubie, ale jedna z japońskich firm wyprodukowała specjalny sampler. Oj, tak. Który ma wbudowane w ogóle dźwięki, które były oryginalnie komponowane, pisane, wydobywały się po prostu z gier Sega Mega Drive, i tam naprawdę możesz dzięki temu sprzętowi teraz komponować. Tak jakby jest bardzo, takie duże ułatwienie, w sensie już nie potrzebujesz tego specjalnego programu, którym się pisało tą muzykę, tylko masz ten sampler i tworzysz. Ale to też możesz dodać do swojego programu, na przykład plugin, który też zawiera... No, owszem, oczywiście jest to oszukańcze. Owszem, ale ten jest o tyle specyficzny, że on jest bardziej zbliżony oryginałowi, szczególnie dźwiękom. Bo trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. Sega Mega Drive, w sensie gry, muzyka w tych grach miała bardzo specyficzne brzmienie. Tak. W sensie, że jak usłyszałeś tą muzykę, nie znając gry, ale znając ogólnie całą produkcję, na przykład, które były wydawane na Sedze Mega Drive, to od razu wiedziałeś, okej, to chyba jest Mega Drive. Znaczy właśnie, chciałem teraz przejść leciutko do tego tematu, jak to jest właśnie z tym dźwiękiem, bo takie moje odczucia, i później jeszcze powiem o porównaniu ze SNES-em, takie moje odczucia są takie, że ja mam z dźwiękami z Mega Drive'em malutki problem. No ja wiem, ty już kiedyś to mówiłeś. Kiedyś mówiłem, że to brzmi, znaczy głównie... Plastikowo chyba coś tam. Metalicznie. Metalicznie, ale to właśnie chyba nie... Właśnie, muszę oddzielić te dwie rzeczy, bo mówiliśmy o chipie, który odpowiadał za muzykę, i jest jeszcze chip, który odpowiadał za efekty dźwiękowe. I ja miałem zawsze problem z tymi efektami dźwiękowymi, że one brzmią tak bardzo metalicznie, jakoś tak... Nie jest to dla mnie przyjemny dźwięk, ale to jest chyba kwestia tego, że ja już przyzwyczaiłem się do tego, co mi Nintendo po prostu dostarcza w SNES-ie, no nie? Że to brzmi jakoś tak... Na SNES-ie to brzmiało jakoś tak bardziej naturalnie, a w przypadku Mega Drive'a, no... Szukam słowa takiego dobrego, że on tak brzmiał. Znaczy, szukać jakichś teraz synonimów. No, brzmi jak pierdzenie. Nie mogę powiedzieć. To nie jest Battlefield. To nie jest. Nie będę nucił. Ale są takie dźwięki, takie. Bo wiesz co, bo mi się wydaje, że ty bardzo porównujesz do. Ja wiem, do tej jakiej gier porównujesz. Do Golden Axe albo na przykład. No tak, na przykład, tak. Albo jak się nazywała ta. The Beast z tą. Altered Beast? Altered Beast. Nie rozumiem tam fenomen tej gry. No, ja mam ścieżkę dźwiękową na winylu. Po z tego. I tam to właśnie tak, to co ty mówisz, to się zgodzę, tam brzmi. Tam jest to, co ty mówisz, faktycznie jest taki dźwięk, ale to wiesz, to domyślam się, że to wynikało tylko i wyłącznie z zdolności komponowania i tego, jak osoby umiały obsługiwać ten sprzęt. Ja tego dzisiaj Yuzo Koshiro padnie nie jeden raz, bo to jest człowiek, który okiełznął ten sprzęt, tą konsolę pod kątem udźwiękowienia. Ale to jest jeszcze jest jedna kwestia, równie ważna, że Sega Mega Drive miała być takim, jakby to powiedzieć, miała być
Salonon Arcade w twoim domu. A, no tak. Czyli przenosili, wiadomo, gry arcade'owe pod... NES wcześniej to robił. NES wcześniej to robił, ale to było takie trochę biedne. Ale jak, wiesz, no przerzucisz grę arcade'ową na 16-bitową konsolę, którą był Mega Drive, czyli potężny wtedy sprzęt. Centrum rozrywki. Wygląda to zdecydowanie inaczej, brzmi to też inaczej. Tak. Ale no, no tak jak właśnie w przypadku Altered Beast, tak? Że te efekty dźwiękowe, kurde, jednak mi tam nie pasują do Micha Ciężkiego. A widziałem i oglądałem również gameplaye z tej wersji arcade'owej i to jednak brzmi wszystko tam lepiej, no, jakby nie patrzeć. Okay. Ale tak samo mam, nie wiem, z Contra na przykład, bo Contra też była na Mega Drive, no nie? I jak sobie porównam z wersją arcade'ową, no to też jest tak. A Castlevania The Blood Lines? Ale soundtrack ma zajebisty, no. Kurde, ma zajebisty soundtrack. Ostatnio sobie odświeżam sobie całą kolekcję Castlevania, bo... Niezamowite to, nie? Jak ale to brzmi 8-16-bitowe. Pamiętasz, jak ci pisałem z czego to było, z trzeciej Castlevanii, z NES-a temat menu. No nie. Jak ale... ja bym to chciał w wersji orkiestrowej usłyszeć. Ale wiesz, że też jest różnica, no nie, że pierwsza Castlevania tam wyszła kilka lat wcześniej, no. A trzecia część to już było końcówka istnienia. Później jest czwórka, no i właśnie Bloodlines, no. Tak, no, no. Ale właśnie, Mariusz, ciebie muszę o to zapytać, no. Bo ty masz. A ty jeszcze coś chciałeś odnośnie w ogóle tego nie wiem, czy... Właśnie najpierw chcę poznać twoje zdanie, bo ja mam jakieś tam wyrobione zdanie, różnice między SNES-em a Mega Drive'em, ale ciebie chcę zapytać, bo ty masz większe doświadczenie, jeśli chodzi o konsolę Sega. Jak ty widzisz te różnice między właśnie konsolą Nintendo a Mega Drive'em? Ale muzycznie, czy dźwiękowo. No, czy wydaje mi się, że to już poniekąd w tej naszej dyskusji padło kilka takich porównań, albo co konsola robiła lepiej może. No już powiedzieliśmy to, że to jakby sprzętowe... że sprzętowo lepsza to była konsola, przynajmniej tam powiedzmy może nie aż tak dramatycznie lepsza niż sama konsola SNES, jednak ta barwa na przykład w SNESie jakby miał porównać do barwy w Sega Mega Drive, to w SNESie była bardziej cieplejsza. Tak. Właśnie ona, tego. Ona była cieplejsza. Powiedziałbym nawet bardziej taka kolorowa. Tak. Bym tak to ją. Natomiast Sega Mega Drive, to co ty powiedziałeś, że ona jest taka powiedzmy nie elektroniczna, tylko mówiłeś... Metaliczna. Metaliczna. Masz po części rację, ale to tylko wynikało z tego, ze zdolności kompozytora. Bo na przykład, będziemy o tych tytułach dzisiaj mówić, jest kilka tytułów, które... momentami brzmiały jak wyciągnięte jakieś instrumenty. W sensie, że było widać, że naprawdę dobrze imitowały. To była dobra imitacja instrumentów, żywych instrumentów. W sensie, może dla kogoś, kto nie wiem, w dzisiejszych czasach pewnie wiadomo, że rozpozna, ale Sega Mega Drive, jeżeli ktoś był uzdolnionym kompozytorem, to potrafił dobrze imitować dźwięki, ale sądzę, że tak naprawdę atutem Sega Mega Drive pod kątem udźwiękowienia muzyki, to była ta barwa, która bardziej mi przypominała te takie syntezatory i muzykę klubową. Właśnie, tak. To była, czyli mamy funky, dance na przykład. Znaczy, to była bardzo dobra imitacja lat 90. w ogóle. Tak jest. Mi się daje, że właśnie to dlatego, że ten chyba chip, o którym wspomniałeś, ja nie wiem, czy on nie był wykorzystywany w takich instrumentach pokroju Yamaha Keyboard na przykład, jak miał. Myślę, że tak. Ja nie wiem, ja niestety nie mam tej wiedzy. Myślę, tutaj. Że tak, więc to, bo jeżeli... to jest ta sama rodzina. Tak, więc... ja sądzę, że Yamaha się specjalizowała ogólnie od tego, trzeba zacząć w tworzeniu instrumentów i oni wiedzieli, co robią. Oni po prostu dobrze wiedzieli, co robią, tworząc ten chip pod Sega Mega Drive. Potrzebne było mnóstwo czasu, żeby to ogarnąć tak naprawdę, bo te pierwsze gry na Genesis... No tak. Ja bym ich nie polecał aż tak bardzo. Też. No Altered Beast, no.
No, ale na przykład jest kilka innych świetnych ścieżek dźwiękowych. Gunstar Heroes, która ma też świetną ścieżkę dźwiękową. No będziemy dzisiaj... Nie chcę po prostu się teraz wyszczelić ze swojej amunicji. Ale jest naprawdę dużo, dużo jest shadow upów, na przykład Konami bardzo dużo robiło gier na Sega Mega Drive. A Capcom też trochę zrobił, ogólnie japońskie, tak? Konami wiem, że chyba bardzo przodował. Nie wiem, czy nawet nie robił najwięcej, ale tak jak mówię, nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd. Ale ja bym taką różnicę bym odczuł, że właśnie czyli między SNES-em a Sega Mega Drive była ta różnica, że pomiędzy ciepłym, a takim chłodnym trochę dźwiękiem. Ale to wynikało właśnie z demografii, jaką sobie przyjęli, tak? Że SNES był do młodszego odbiorcy. A w przypadku Mega Drive'a, no mieliśmy już tego nastolatkowie, tak, którzy potrzebowali troszkę innych bodźców, innych zupełnie gier, innych gatunków. No przecież gra tytułowa z Michaelem Jacksonem, tak? Tak, Moonwalker. Moonwalker, tak. I to przecież ta muzyka, kurczę, no przecież jak... Zajebiście brzmi dzisiaj, dajże spokój. Przecież kompozytor spokojnie by mógł podkład ten wykorzystać na jakimś koncercie. Bez problemu. Fantastycznie dobrze, ale rzeczywiście to jest właśnie to, co, kurczę, właśnie tego im brakowało, że ten SNES był właśnie taki ciepły, taki milusi, taki... Aż przytulić, tak, a Genesis wszystko musi być, poczekaj, jak to w latach 90, wszystko musiało być ekstremalne, tak? I to tak brzmiało. Cool! Ale rzeczywiście, żeby naprawdę docenić muzykę, która trafiała na Mega Drive'a, trzeba było... zagrać w odpowiedni gatunek gry, który pasował do tej konsoli. Odpowiednie tytuły. Bo taki Altered Beast, kurde, ja do dzisiaj nie rozumiem fenomenu tej gry. Ona się pojawia w każdej możliwej kompilacji. To jest gra o niczym. Nie brzmi dobrze. No wiesz, no nostalgia, no ktoś się wychował, ktoś, dla niektórych to była pierwsza gra, to był beat'em up. Jeden z takich chyba bardzo rozwiniętych wtedy, taki... no bo zamieniałeś się starożytnej Grecji to chyba jakoś się wszystko działo i tam... Albo w Rzymie? Nie pamiętam. Ale po prostu na pewno, jeżeli chodzi o starożytność. I chodziło o to, że główny bohater zamieniał się w bestię i tak dalej. Idziesz w prawo. No i to i wiesz, bijesz, zawsze to właśnie było tak. Miałeś co? Ghosts and Goblins, gdzie tam tylko chodziło o to, że traciłeś elementy rynsztunku, tak? A tutaj był ten... przez Capcom gra zrobiona na NES-a i co? I później się pojawia taka gra, gdzie nagle się okazuje, że pion w ciebie trafia i jest nagle ta animacja, jak się zamieniasz w tego wilkołaka, popuściłbyś, że nawet znaczy, filmy wtedy jeszcze... Popuściłbym, bo wygląda ładnie, ale to tyle. Na tamte czasy, na takiego dzieciaka wyobraź sobie, grasz nie umniejszając, w Commodore 64 wyglądasz Bruce Lee, albo jakieś inne, i nagle patrzysz Sega Mega Drive, 16-bitowa konsola, Altered Beast i widzisz po prostu przemianę tego, to jest tak jak dzisiaj, nie wiem, God of War oglądasz, tak, na PlayStation 5. No plus jeszcze to, co mówiłem, tak, czyli przeniesienie tych odczuć z salonów arcade'owych do domu tak naprawdę, tak. No i to, co, nie wiem, mam takie wrażenie, że na początku przynajmniej tak to były było. Gry, które, to była sztuka, naprawdę, gry były z elementami sztuki, bo trzeba sobie to powiedzieć szczerze, ja nie mówię, że teraz tego nie ma, ale im bardziej rozwijała się technologia, tym te pomysły, które wcześniej nie można było realizować, nowy sprzęt jakby umożliwiał to, tak? Dalej oczywiście gdzieś były te ograniczenia i przez to ta kreatywność jeszcze rozbudzała. Przez to, że te ograniczenia dalej były, to one rozbudzały wśród artystów to, że chcą osiągnąć jakieś takie rzeczy, o których wcześniej sobie nie marzyli. Na samym początku to nie było może aż tak bardzo widoczne, bo to jest nowa konsola, nowy sprzęt, deweloperzy jeszcze się tego uczą. Ale im dalej, tym było po prostu lepiej. Nie tylko pod kątem grafiki, bo już, okej, te pierwsze gry nawet na Genesis wyglądały zajebiście, tak? Oj, tak. Ale im dalej,
to tym i wyglądały lepiej, i brzmiały lepiej. No, jest, jest widać i słychać różnicę. Tak, tak. Kompletnie. Także patrzysz na tę oś czasu i po prostu wiesz, no, nie? No. Że pierwszy Sonic naprawdę świetny, ale patrzysz na trzeciego Sonica. Koniecznie też dajcie nam w komentarzach znać, jakie wasze były takie, jeżeli mieliście okazję kiedykolwiek zagrać Sega Mega Drive, czy, bądź nie wiem, czy nawet na emulatorze chociażby, albo nawet na Nintendo Switch Online, też gdzie jest udostępniona biblioteka gier teraz. Od Sega, nie wszystkie, Sega, nie ale... Ale te najważniejsze, patrzcie, ja tak mi się dalej wydaje. Czekam na Desert Striker. No, tak więc dajcie znać w komentarzach, jakie wasze tytuły, pod nie tylko pod kątem muzycznym, ale też takim doświadczeniem growym. Sentymentalny, sentymentalny również. Także chcielibyśmy poznać wasze zdanie, waszą opinię, ale jeszcze właśnie ciebie muszę zapytać. Taka twoja, no nie wiem, może topka, może niekoniecznie nie, topka, ale to takie za dużo powiedziane. No. Ja, trochę grałem, no bo ja mówiłem, miałem tą konsolę, miałem też te kadrydże. Teraz nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy wszystkie były oryginalne, no bo to było ciężko odróżnić na pewno Sonica miałem. Mhm. To znaczy tak, jeżeli chodzi o Sega Mega Drive, jeżeli pytasz mnie o ulubione gry, ale szczególnie jak mam patrzeć teraz pod kątem ścieżek dźwiękowych samych soundtracków, no to ja mam tak naprawdę cztery tytuły. Pierwszy to jest naprawdę bardzo wysoko stawiam. W ogóle się cieszę to, co Limited Run zrobiło. Jak ja się cieszę, na Switchu będę mógł zagrać. W lipcu czekam na kuriera. Bo niestety gra się dopiero w lipcu. A mianowicie chodzi oczywiście o Rocket Knight Adventure. Oczywiście. 1993 rok. Ta gra doczekała się chyba 3 czy 4 osłony, ale dwie odsłony się pojawiły na Sega Mega Drive. Ja mówię o tej pierwszej. Yeah. No i Limited Run oczywiście zapowiedziało w styczniu, że oni to remasterują w sumie. To będzie tak, jak było oryginalnie na Sega Mega Drive, tylko że oni troszeczkę tam odświeżają, dospasowują obraz, prawda, rozdzielczość do konsoli. Tak więc ja się strasznie cieszę, bo to była jedna z moich ulubionych gier. Przegenialna, na serio. Ja żałuję, że dzisiaj nie przyniosłem winyla z tej gry, bo mam, jak ja się ucieszyłem, jak udało mi się zdobyć ten winyl. To jest muzyka w ogóle Konami Kuchajka Club. To jest takie aglomerat. Zbiorowisko ludzi. Aglomerat. Czyli takie zrzeszający kompozytorów, którzy pracowali wtedy pod tym jakby nazewnictwem, czy tam powiedzmy zespołem, czyli Konami Kuchajka Club. I tam przy muzyce do tej gry pracował Masanori Ouchi, Akihata, Masadori Adachi, Hiroshi Kabayashi i co najważniejsze Michiru Yamane. Tutaj wtrącę, jak robiłem wywiad z Michiru Yamane lata temu i zapytałem ją o tą grę, ona powiedziała, że nie pamięta w ogóle, żeby coś stworzyła. Ale ja myślę, że wiesz, i chyba, wydaje mi się, że chyba Akira Yamaoka jeszcze robił tam muzykę do tego. Albo sound design robił. Właśnie nie jestem teraz na 100% pewien, ale gdzieś mi kiedyś się przez oczy to... że on tam chyba coś robił, bo on już w Konami wtedy pracował. No tak. No, to jest 93 rok. Znaczy możliwe, że on tam zaczynał. No i sama gra pewnie tutaj będzie miniaturka tej gry, no bo jak zauważyliście, wrzucamy teraz te miniaturki. Może polecimy jeden z moich ulubionych tematów. A muzyka jest taka, jeju, jakbym miał tak szybko w kilku słowach powiedzieć, to ona jest bardzo, ma bardzo elementy takie bajkowe momentami, bardzo skoczna jest, bardzo dynamiczna jest, jest to, co ty powiedziałeś, że jest surowa ta muzyka, jest taka, znowu mi wyleciało to, co powiedziałeś. Metaliczna. Metaliczna i to nie, słyszeć momentami, ale tam się tak dużo dzieje w tej grze, że ta muzyka ciebie napędza, ona, no, trzeba pamiętać o tym, że
to była tekstowa gra, tak więc muzyka i sound design spełniało, no jakby w większości wówczas grach, bardzo ważną rolę, tak? Była tym narratorem, ona jakby budowała całą tą atmosferę, napięcie. Tam latasz, są elementy właśnie dla shoot-em-upów, dla troszeczkę beat-em-upów jest też. Tam się po prostu dużo dzieje. Tam są walki robotów dosłownie. Tam są chyba, nie pamiętam, czy dwie, czy jedne. Walczysz z jednym z antagonistów. I polegające na tym, że kierujesz jednym robotem i trzeba w odpowiednich momentach wyłapać, że chcesz go uderzyć i trzeba unik zrobić i czujesz, że ten mech czy ten robot jest ciężki, jest ociężały, naprawdę czujesz ciężar tego, więc trzeba liczyć każdy ruch. Więc ja pamiętam, żeby było śmiesznie, nie można było zapisać tej gry. W sensie jak grałeś, tylko były kody, w sensie, do jakiejś planszy na przykład. School, yeah. Ale żeby przejść na wyższy poziom, to trzeba było przejść grę i grać od razu. I wtedy miałeś wyższy poziom. I ja wtedy przychodziłem od razu. I ja pamiętam, ja miałem na serio, mogłem jajka na zasilaczu robić. W sensie smażyć jajka na zasilaczu. Bo tak gorąco. Zasilacz był po prostu tak rozgrzany. Ale przychodziłem nawet na ten najwyższym poziom. Mi się ta gra tak podobała. I no, to jest właśnie tytuł. Za dużo o tej grze powiedziałem. Pewnie o tej kolejnej najwięcej powiem. Dobra, to sobie na ostatnie zostawię. Jeszcze jest oczywiście The Revenge of Shinobi, 1989 rok. Tak. I tutaj się już zaczyna się wzmianka o naszym bohaterze, czyli o Yuzo Koshiro. Co on robi... To jest... Porąbane. Co on zanim powiem oczywiście o Street of Rage 2, to jest człowiek, który w ogóle zrobił muzykę praktycznie do wszystkich odsłon Street of Rage. Oprócz tej czwartej części, o której mówiliśmy, on tam nie był głównym kompozytorem. Zresztą do dwójki nie był jedynym kompozytorem. Ale to, co on zrobił w The Revenge of Shinobi, czuć filmowość. Tak, to jest właśnie... Czuć filmowość. Muzyka filmowa, to jest dosłownie te wszystkie bohater ostatniej akcji, albo American Ninja. Czuć tą taką, powiedzmy, tę atmosferę filmu, jak słyszysz tą tak, muzykę. Gatunkowo w ogóle nie zamyka się w klamrze. Właśnie jest taki problem, że jak macie grę osadzono w klimatach właśnie tak, shinobi, tak, ninja i tak dalej, tak. I tak dalej, no to oczywiście muszą być jakieś japońskie, takie tradycyjne motywy. Słychać je rzeczywiście na pierwszym poziomie, ale później już leci moc gatunków, tam jazz można usłyszeć, tak, rock and roll, od cholery no tego. I są te takie naturalne elementy nawiązujące też do stylistyki japońskiej, czyli mam na myśli tutaj taki folkloru feudalnej Japonii trochę. Kolejnym tytułem, no to jest klasyk, tak, o którym już Paweł zdążył wspomnieć, to jest Sonic the Hedgehog, pierwsza i druga część, 91 rok, szczególnie mi teraz zapadł bardziej pierwszy, Green Hill Zone, prawda, te wszystkie takie, powiedzmy, tematy Masato Nakamura. To jest, no, jak Mario miał swoje tematy z Kodziego Kondo, no to Sonic też miał przegląd. W ogóle jak Sonic się wyłania z tego okienka, taki klasyk. Jeszcze tam machają. Co, młodziaku, myślisz, że zagrasz? No, tak więc to jest naprawdę klasyk na klasyku, jeżeli chodzi o utwory. Zresztą teraz jest ta trasa koncertowa ze Sonikiem i podobno robi taką furorę w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, dziwię, nie dziwię się, to maskotkę tam wykrywali. Mieliśmy być, ale się finalnie nam nie udało, bo w tamtym roku w Londynie. Może się uda, jak będzie. Może kiedyś do Polski ściągniemy, zobaczymy. Piszcie w komentarzach. Natomiast to jest na samym koniec sobie zostawiłem. Street of Rage 2 i Yuzo Koshiro i Motohiro Kawashima. Znaczy głównie tutaj Yuzo Koshiro. To jest wszystko. To jest esencja lat 90., jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo, ale mam na myśli tą taką esencję muzyki klubowej, bo Yuzo Koshiro, na przykład pisząc tą muzykę, inspirował się swoimi wyjściami do klubów muzycznych, gdzie on słyszał te nowości, jakie się pojawiały ze zachodu, i on naprawdę stworzył ścieżkę dźwiękową, która nawet nie chodzi, że ona w grze, to on naprawdę stworzył album.
koncepcyjny album pokazujący gatunkową muzykę klubową. Tak. Przy takich ograniczeniach, jakie wówczas Sega Mega Drive dawał, ale te ograniczenia nie były złe, wręcz przeciwnie, mi się wydaje, że większość wtedy takich zespołów jak Genesis, czyli z Philem Collinsem, co ta muzyka stawała się coraz bardziej popowa, już nie był rock progresywny, tylko bardziej taka popowe elementy miał, naprawdę oni by się mogli wzorować. Generalnie Streets of Rage to była taka gra wzór, jak powinna nie tylko wyglądać gra na Mega Drive, ale również jak powinno brzmieć. Tak. To już było widać, że Koshiro ogarnął ten chip. Oj tak. I wiedział jak go używać, jak z niego korzystać, jak się nim bawić. Myślę, do dzisiaj to widać. Jak nowe albumy jego wychodzą. No i polecam winyle wydawane przez Data Disc. To nie jest reklama. Niestety nie przyniosłem cię. Zawaliłeś sprawę. Zawaliłem sprawę, bo bym wam pokazał, jak ten winyl wygląda w pełnej krasie, bo naprawdę i brzmi, jak brzmi to, co Data Disc zrobił z tym wydaniem, to szapoba. No, dokładnie. Paweł, a twoje? Bo czas nam ucieka. Czas mamy dużo. A ja się zdziwiłem, że nie wymieniłeś Castlevania Bloodlines. Ale wiesz, czemu nie wymieniłem? Bo ja... wymieniłem trochę wcześniej, tak, ale nie jako taki, powiedzmy, mój banger czy coś takiego, że to jest dla mnie bardzo ważny album. Z tego względu, że ja niestety nie grałem w tą grę. A ja grałem. I wiem, i dobrze, bo to właśnie o to chodzi. My się lubimy z Pawłem uzupełniać. Paweł nie tylko w Yakuza gra. Tak. Ale znam bardzo dobrze tą muzykę i uważam, że to jest... to, co już słyszeliśmy na NES-ie, to co pokazano na Sega Mega Drive, długo trzeba było czekać do Symphony of the Night. Bardzo długo, tak. Mi się wydaje, że Bloodlines nice. Tak taką poprzeczkę dało, tak. Że dopiero kolejny z Castlevania, która wprowadziła, która, nie wiem, tak odświeżyła, bo dała zupełnie światu nową muzykę, to był dopiero Symphony of the Night. Tak, i Bloodlines jest drugi po Symphony of the Night, mój ultimate favorite. Okay. Serii Castlevania. Tak. Mm. To, co tam się dzieje, to jest jakieś nieporozumienie, że coś takiego mogło trafić na konsolę. I to taką, To nie brzmi może dzisiaj jakoś wyjątkowo rzeczywiście. Ja bym powiedział, że nawet mimo wszystko dobrze brzmi. Zajebiście brzmi. No. Znaczy, wtedy zajebiście brzmiało i teraz zajebiście brzmi. To jest muzyka, to jest ciekawe. Ścieżki dźwiękowe, które były, zostały wydane później, miały szansę się doczekać tego wydania. Ta muzyka się w ogóle nie zestarzała. Nie zestarzała się w ogóle. Streets of Rage dalej. Właśnie, to brzmi może rzeczywiście dziwnie, jak mówimy o starych konsolach i że to jest naprawdę... Mówimy prawie o prawie przed 30 lat. Tak, że to świetnie brzmi, no nie? I ludzie tak nas słuchają, czasami mówią serio, bo są nowe konsole. Boomery, kurde. Pierdoły, nie znają się na niczym. A tutaj proszę bardzo, wyskoczyliśmy z 30-letnią grą, rzeczywiście, Boże, 30 lat, Jezus Maria. Jaki ty jesteś młody jeszcze. Młody, piękny, ale jeszcze nie bogaty. Wszystko przed tobą. Ale tak, także naprawdę, jeśli chcecie posłuchać naprawdę... Słuchaj, najważniejsze, że jesteś zdrowy, Paweł. Tak. Jeśli chcecie naprawdę... W ogóle, tak jak mówiliśmy w odcinku o Castlevanii, tak, że naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby spieprzyć muzykę tam. Nie, w kilku może przypadkach się nawet, to nawet, dało. Nawet na Game Boyu jest dobra. Na Game Boyu jest dobra. Tam, na Advance'ie, pamiętam, była jedna gra, którą bym tak średnio polecał, przyznam szczerze. Ale cała reszta to jest jakieś... To jest topka. Okej, ale Bloodlines, co jeszcze? Disney Aladdin. I dobrze, że nie mówisz o Król Lew. Właśnie to jest porąbane, bo Aladdin jest chyba... Grałem w Aladdina. Ja też grałem w Aladdina. Daj mi nie mów. Jedne z najtrudniejszych platformowych gier. Ale najładniejszy też i najlepiej brzmi. Te wszystkie motywy... W ogóle w tej grze ta gra zawiera esencję tego, co mogliście zobaczyć w filmie animowanym. Tak, dokładnie. Jeśli chcecie naprawdę jeśli chcecie zagrać film,
dosłownie, to myślę, że ta wersja jest najlepsza. To jest właśnie ta różnica między SNES-em a Second Genesis. Nie tylko dobrze, bardzo dobrze wyglądał, ale również zajebiście brzmiał. Mm. I jak chcesz sobie posłuchać te motywy A Whole New World czy Arabian Night, be my guest. No to jest najlepsza tak naprawdę wersja. I chyba to jest chyba najlepiej sprzedany tytuł na Mega Drive'a w ogóle w historii. No ale się nie dziwię, bo Walt Disney, tak. Chociaż nie, poczekaj, może Sonic 2. Ale nie. Wiem, że on się znajdował... Sonic 2 albo 1, a pamiętam, bo Sonic 1 było załączone. Tak, był załączone, tak. To i więc później... ja nie wiem, czy Sonic... Wydaje mi się, że 2, może... A może dwójka. Dobrze, ale tak czy ale, inaczej on się znajdował w topce sprzedaży. No i pierwsze top 5. Ja się naprawdę niczemu nie dziwię. No okej, okay. Aladdin, co tam jeszcze masz za nożu? Szczerze? Zaskocz mnie. Zaskoczę. No. NHL 94. Okej. Okay. Electronic Arts? Tak. No, okej. Okay. Wyjaśnienie. Wytłumacz się. Wytłumaczę się, okej. Okay. Nie jestem fanem gier sportowych. To już trzeba. Okay, nie masz bluzki, potwierdzam, bluzki. Paweł nie ma bluzki. Nie jestem typem sportowca, gry sportowe to dla mnie, wiesz, no kolejne FIFA to nie jest dla mnie event ani wydarzenie. Nie jesteś fanem FIFA. Nie jestem fanem ani FIFA, ani PES-a, ani w sumie żadnej sportowej gry takiej sensu stricto. Ale Dragon Field na pewno grałeś. To były te olimpijskie te zmagania. A, dobra, kojarzę. Albo Mario and Mario Sonic, and Sonic Olympic Games, tak. Aj, co nie jestem? Mam cię. A Mario Kart to też jest sportowe? To nie jest sportowe. Tak, to wyścigowo sportowe. Ale o NHL 94 jakoś tak albo przeczytałem, albo usłyszałem. Nie, wydaje mi się, że przeczytałem jakieś kilka lat temu, jak właśnie zainteresowałem się grami na Mega Drive'a i tak patrzę, kurczę. Naprawdę ludzie uznają to za jedną z najlepszych gier, jaka pojawiła się na tej konsoli? Czy jakoś tak niemożliwe? Właśnie sportowa gra i muzyka. No jednak kurde, coś tu nie gra. I czas jakiś tam kilka miesięcy temu chyba? No tak mi się wydaje, że kilka miesięcy temu Noclip zrobił film dokumentalny o tej grze. I miałem takie, kurde, coś jest chyba nie tak. Ale słuchajcie, rzeczywiście, a pograłem sobie w tę grę. Na emulaturze. Na emulatorze. Emulatorze tak. I kurde, wciągnąłem się strasznie, niesamowicie. Ale muzycznie, bo to, że rozgrywka, domyślam się, że... Właśnie, z grami sportowymi jest taki problem, że ta muzyka niby jest, ale głównie ona była licencjonowana. Ja się wychowałem w takich czasach, kiedy FIFA była takim... wtedy takim języczkiem uwagi i oczywiście były te... Tytułowa seria. Jeszcze był ten sport najbardziej popularny w Stanach, futbol. Futbol i tak dalej, ale tam było główne właśnie, ta muzyka, zwłaszcza w późniejszych grach, tych trójwymiarowych, to była oczywiście muzyka licencjonowana i tak dalej, no stamtąd poznałem jakieś takie te najbardziej skoczne, te najbardziej znane pozycje i dlatego mam grę, która pojawia się na 16-bitowej konsoli, ja mówię, kurde, jak to rzeczywiście brzmi. I powiem to tak, Rob Hubbard, który stworzył muzykę. To jest właśnie tak, no ja patrzę na nazwisko i tak, kurde, rzeczywiście, on się do tego naprawdę nadawał. To, co tam usłyszałem, to jest naprawdę... On na Commodore 64 przecież dużo pisał mu muzyki, zresztą to jest bardzo dużo. To jest taki trochę... Właśnie w przypadku Yuzo Koshiro i Sega Mega Drive, to mi się wydaje, że on jest, jeżeli chodzi o Commodore 64. Właśnie wiesz, tak jak powiedziałem, w przypadku Mega Drive gry sportowe były takim chyba najważniejszym punktem konsoli. Oj, tak. Jakie były negocjacje z Electronic Arts, możecie przeczytać właśnie w Wojnach Konsol, ile to trwało. Tam cała ta kwestia związana z stworzeniem całkiem nowej gry o tematyce amerykańskiego futbolu, co zrewolucjonizowała troszeczkę. Tak, no i widzisz, i mamy grę o hokeju, czyli w ogóle jeszcze... No hokej bardziej Kanadyjczycy? I tak sobie myślę, kurczę, przecież bardziej futbol, no nie? No. Amerykański, no nie wiem, może baseball. A tutaj dostajemy grę o hokeju, gdzie nie ma żadnego jakiegoś znanego nazwiska. No w przypadku futbolu to jest Madden, tak? Czyli John Madden, czyli ten trener amerykański. NHL, nie mamy żadnego nazwiska jakiegoś dużego, mamy tylko cyferkę, czyli tam 94 i to tyle, no nie? A tu nagle wiesz, że Rob Hubbard z zadaniem, żeby stworzył jakąś tam po prostu muzykę i on to po prostu zrobił. I to brzmi zajebiście. Niesamowite. I wiesz, w czasie gry, w czasie
rozgrywki. W czasie rozgrywki nie masz jako takiej muzyki, nie? Tam tylko melodia gra na organach. Jest coś takiego, tak. No to jest taki stały element, no. Nie? I to brzmi naprawdę, jakbyś był na tym stadionie. Dosłownie. Ale nie ma tam jakichś takich utworów, że pędzisz na łyżwach, a tam taki, wiesz, utwór jakiś dynamiczny, taki dodający werwy. Jest coś takiego. Okay. Masz rzeczywiście takie motywy, które przypominają ci, ja to mówię serio, które przypominają film Rocky. Okej. Okay. Naprawdę. Zagracie sobie, albo zobaczcie te filmy z NHL 94, jak nie jesteście nawet wielkimi fanami sportu, i dajcie znać, co wy sądzicie. Nie wiem, może ja jestem dziwny. No i co tam jeszcze masz, że tak powiem, w worku? Z niespodziankami. W worku z niespodziankami? Myślałem jeszcze o Mortal Kombat 2, ale to jest taki... Powiedzieliśmy, jest... Mortal Kombat nie ma muzyki, oprócz tych nowych, oprócz tak? Nowych. O, nie, no. Wiesz co, jedną rzecz, tu trochę, o której ty nie, o tym nie wspomniałeś w ogóle, a myślę, że powinniśmy, bo mówiłeś o Sonicu 1-2, no. Ale jest jeszcze trójka, gdzie no, to warto wspomnieć, i to zostało potwierdzone przeca, że muzykę Michael Jackson. Tworzył Michael Jackson, no, tak. Mam takie... Co? To zostało potwierdzone jakieś 2-3-4 lata temu, albo więcej? Chyba w czasie pandemii, jak to chyba było. W czasie pandemii zostało to potwierdzone. Że to zostało jakoś potwierdzone. Oczywiście były jakieś takie plotki, że Michael Jackson stworzył muzykę do Sonica i tak, kurczę, nie, ale że nie chciał, żeby to było przypisane. Żeby był podpisany pod tym, tak. Ale jakiś później... chyba użył jakiś pseudonim chyba. Tak, ale no... To, co stworzył. Ciekawe, co Beatlesi stworzyli. Przynajmniej Paul McCartney. A czy Paul McCartney, to wiem, że piosenka do... jak się ta gra nazywała? Jak mi to teraz wyleciało? Od Bungie. Gra. Od Bungie. Ulubiona seria naszego... Destiny. No właśnie, zrobił piosenkę. Nie chcę nic mówić o tej piosence. Dajmy sobie spokój. Ale to, co zrobił Michael Jackson w Sonicu 3... Miałbym być szczery? Co, lepszy niż w jedynce? Okej. Okay. Lepszy. No ale tak, już mówimy o muzyku z krwi i kości. No tak, Jezu, ale wiesz, zatrudniasz gwiazdę popu do tego, żebyś stworzył muzykę do i to był chyba pierwszy taki ten. Pierwszy taki case, ten. Że ale znana to... taka osobistość napisała muzykę do gry. Tak, bo wcześniej, no wcześniej mówiliśmy o Michael Jackson Moonwalk, który brzmi zajebiście, a tutaj już mamy samego muzyka, który bierze czynny udział w tworzeniu soundtracku. No i to już jest trzecia część Sonica, tak? Czyli to już no, nie można było tego zrobić na odwrót. Mieliśmy nowe postaci, mieliśmy nowe miejsca, nowe również elementy gameplayowe, no musiała być muzyka też dowalona, tak? No i widać, że się postarali mocno. Także trójeczka w moim odczuciu jest... Wiem, że ludzie mają potężny sentyment do dwójki i no, nie będę na ten temat nic mówić, mogę tylko przytaknąć. Ale jak miałbym wybrać taki favorite, to myślę, że trójka. Okej. Okay. Myślę, że trójka byłaby takim. No i co, biorąc wszystko to w klamrę... Nie weźmiemy tego w klamrę, bo to jest potężne. Że... No, myślę, że udało nam się... Wiesz, mógłbym jeszcze Shining Force, ale to już nie no, o, jakbyśmy zaczęli teraz mówić o japońskich grach, które się w ogóle nie wybiły na Europę ani na Stany, no to myślę, że jeszcze jest bardzo dużo takich gier. Jeszcze Beyond Oasis tam. No jej, było dużo, naprawdę. Nie starczyłoby chyba dzisiaj nam czasu antenowego. Nie starczyłoby. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i widzowie, bardzo wam dziękujemy serdecznie, że przetrwaliście z nami przez tą odyseję związaną z muzyką do gier wydawaną na konsolę Sega Mega Drive, Sega Genesis. Mam nadzieję, że może was zainteresowaliście, być może nie słyszeliście o niektórych tytułach dzisiaj, o których między innymi Paweł i ja wspomnieliśmy, no i mamy nadzieję, że znajdziecie chwilę czasu, żeby przesłuchać, no i też podzielić się waszymi uwagami pod filmem w komentarzach. Tak, dokładnie. Ja generalnie polecam to, żeby odkrywać gry, które kiedyś wyszły, bo nie wszystkie się wybiły. Nie tak musicie je zagrać wszystkie, nie musicie je nawet skończyć, tak, ale żebyście... Żebyście je poznali po prostu. Poznali. To trochę jak z indykami, że są takie perełki, które znajdują się gdzieś tam na dnie koszyka, ale no, nie wiem, marketing zawalił, albo recenzji nie było nigdy i tak dalej. No, są takie tytuły, ale o nich dzisiaj nie będę mówił. Bo, tak więc Boże. Powtarzając nasze hasło tytułowe, słuchajcie gier. Tak, dokładnie. Słuchajcie, to był
82 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu Game Music. I z tej strony żegna was Jerzyk Sonik, ładnie macha, a także Paweł Dębowski oraz... Jak zawsze naprawdę uśmiechnięty na twarzy, kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy za wasze wszystkie komentarze i wsparcie i subskrypcje zarówno na YouTubie, bądź na serwisach SoundCloud, Apple Podcast i Google i Spotify. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.